Szczęść Boże, coś wam powiem. Święty Leon Wielki wypowiedział słowa, które wpisują nas w niezwykłą rzeczywistość Kościoła. Udział w ciele i krwi Chrystusa przemienia nas w to, co przyjmujemy i co nosimy w naszej duszy i w naszym ciele. W Nim umieramy, jesteśmy pogrzebani i zmartwychwstajemy. Jezus jest chlebem żywym, ale nie jest pokarmem, który przyswajamy, lecz to On przyjmuje nas do siebie. On wzbudza w nas głód Boga i pragnienie słuchania Jego słowa. A słowo jest radością serca. Uczestnicząc w Eucharystii, jesteśmy w przedsionku nieba. Przyjmując komunię, przyjmujemy pokarm nieśmiertelności, jak określił to święty Ignacy Antiocheński. Dlatego tak ważne jest rozumienie, czym jest Eucharystia. To nie powinien być spektakl jednego aktora, który wszystko sam zrobi. To powinno być nasze wspólne dzieło, które każdy z uczestników wnosi swój dar, swoje bogactwo i swoje ubóstwo, swoje talenty i swoje niedomaganie. Jezus to wszystko przyjmuje i ofiaruje Ojcu, który w zamian daje nam właśnie Syna. Trwając przy ołtarzu, wyrażamy nasze zaufanie i nadzieję do Boga. Tym samym też mamy wielkie pragnienie, by nasze życie było zgodne z tym, co od Boga pochodzi, z Jego wolą i Słowem. Każdy z nas zaproszony do przeżycia podróży z Jezusem jako przyjaciel. Kiedy za Nim idziemy, kiedy naśladujemy Go i uczymy się od Niego, możemy dostrzec, że nasze osobiste kłopoty stają się mniej uciążliwe. Udział w Eucharystii daje nam nowe możliwości, które wyzwalają nas z wykonywania wszystkiego według utartych schematów. Stajemy się kreatywni i z większą łatwością przychodzi nam wypełnianie przykazań. Jezus nie tylko jest drogą, prawdą i życiem, ale właśnie jest też pokarmem, który daje nam życie. Doskonale wiemy, że przed nami nie ma szerokich traktów, pozbawionych wszelkich nierówności, ale czeka nas kręta i wyboista droga. Jednak nas to nie przeraża, wręcz przeciwnie. Podejmujemy się jej, bo wiemy, jaki jest finał tej drogi. Jest nim dom Ojca. Słowami dzisiejszej Ewangelii jesteśmy zachęceni, aby nie rezygnować z szukania, znajdowania i kochania Jezusa. On chce nam podać rękę, oświecić nasz rozum, wzmocnić naszą wolę i towarzyszyć nam w tej drodze do Ojca. W końcu Bóg jest źródłem naszego życia. Dlatego nie możemy stracić z oczu ani Jezusa, ani Jego śladów, byśmy nie pobłądzili. Im więcej wchodzimy w misterium Eucharystii, tym więcej nasycamy się tym wszystkim. Staje się to naszym sensem życia, bo karmimy się nim, prowadzimy z nim dialog, nasze działania dla innych ludzi naznaczone są Jego miłością. Wszystko po to, by móc doświadczyć czegoś, co robił Jezus jako jedyny, kontemplować oblicze Ojca. Komunia przyzwyczaja nas do rzeczy pochodzących z nieba. Przyzwyczaja nas do proszenia, otrzymywania i przyjmowania naszej prawdziwej natury, gdyż jesteśmy stworzeni dla Boga i tylko On może napełnić naszego ducha. Jeden ważny szczegół. Plan Ojca związany jest z wiarą i miłością. Wymaga od nas postawy konkretnej, wolnej i osobistej, która jest odpowiedzią na Jego plan. Bo karmiąc się Jezusem, już nie żyjemy dla siebie. W komunii Jezus daje nam swoje zmartwychwstałe ciało i krew, abyśmy żyli życiem Boga. Z Panem Bogiem.